raport rosyjski, przynajmniej z punktu widzenia polskiej komisji, jest jednostronny i wypaczający. Tak donoszą media. My to wszyscy, zakładam, wiemy, ale chciałbym tutaj bazować na pewnych informacjach, które się pojawiają w publicznym obiegu, co oznacza, że to my będziemy robili drugi raport. Tak? Ten drugi raport być może pokaże się na jesieni, choć miał się pokazać już 3 razy do tej pory. Ciągle go nie mamy. Więc ja po prostu jakby chciałem ten film zamknąć pewnego rodzaju takim, choć to jest bardzo konkretny obraz, niemniej jednak w moim przekonaniu również bardzo symboliczny, że ja mam prawo tak myśleć. Bo jako obywatel tego kraju ja mam prawo myśleć o tej katastrofie w sposób, w jaki chcę myśleć i w sposób, w jaki przychodzi mi myśleć, ponieważ nikt mi nie pomaga. Więc jeżeli ksiądz mnie pyta, czy możliwe jest zrobienie mgły, możliwe jest zrobienie mgły. Czy możliwe jest to, że to tam stało? Może tak, pewnie tak. Czemu nie? Dlaczego nie? Kto mi powie, że tak nie było? Czy ja mam gdzieś jakąkolwiek informację, która pokazywałaby mi, że to jest niemożliwe? Że takich urządzeń tam nie było, że nie było możliwości stworzenia mgły, że nie było możliwości wyprowadzenia tego w sposób taki, który budzi wątpliwości? Nie mamy takiej wiedzy. Poza różnego rodzaju materiałami prasowymi, z których wynika, że słuchajcie, nie myślicie w ten sposób, bo wy jesteście rusofobami, zachowujecie się niepoważnie i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że dzisiaj każdy z nas ma prawo do własnej interpretacji tego, co stało się w Smoleńsku, ponieważ nie ma faktów, które wykluczałyby jakąkolwiek teorię. Podejmował pan próbę z Telewizją Polską, aby wyświetliła ten film? Były podjęte 2 albo 3 próby, o ile dobrze pamiętam, i to nie ja, bo nie jestem właścicielem praw do tego filmu, to znaczy jestem właścicielem części praw do filmu, ale większość ma telewizja holenderska. I Holendrzy występowali do Telewizji Polskiej, o ile wiem, 2 chyba krotnie. Za każdym razem Telewizja Polska nie była zainteresowana dopuszczeniem tego filmu. Ja skądinąd wiem, jako że mam tam ciągle mnóstwo przyjaciół. W momencie, to się działo chyba jeszcze w grudniu zeszłego roku, zebrała się grupa dyrektorów anten Telewizji Polskiej pod przewodnictwem jednego bardzo słynnego pana z telewizji, który nazywa się Jacek Snopkiewicz, i ta dyrekcja kanałów usłyszała: słuchajcie, musimy tutaj podjąć wyzwanie i stworzyć odpowiedź na film Pilisa. Do tej pory on nie powstał. Nie, w ogóle nie rozumiem, co to znaczy odpowiadać na mój film, bo wydaje mi się, że ważniejszą kwestią jest to, co dzieje się w kwestii katastrofy smoleńskiej, niż próba obalenia, bądź wyśmiania, bądź stworzenia kontrpropozycji dla filmu, który udało mi się zrobić. No w każdym razie do dzisiaj tak naprawdę żaden konstruktywny film, taki, który przybliżałby pewnego rodzaju przybliżałby nas do odpowiedzi na pytanie, co mogło się stać, bądź jak mamy to wszystko rozumieć, no do tej pory nie powstał. A Telewizja Polska go nie puścić póki co nie chce. Wydaje się, że długo go nie będzie chciała jeszcze puścić. Jedyną telewizją, która podjęła rozmowy z Holendrami na poważnie i wiem, że one są gdzieś tam rzeczywiście, choć to dużo czasu minęło, ale na ukończeniu, no to jest Telewizja Trwam. Rzeczywiście Telewizja Trwam, mimo tego, że wszyscy Państwo pewnie wiecie, zdajemy sobie z tego sprawę, że nie jest to telewizja bardzo bogata, że jest to telewizja, która raczej bazuje na programach po prostu, na które ją stać, finansowo, jeżeli już coś kupuje, a to nie jest tani produkt mimo wszystko. I ta mała, biedna telewizja podjęła próbę. I tak jak mówię, wydaje się, że ona będzie zakończona pomyślnie, podjęła próbę zakupienia licencji tego filmu i pokazania go szerzej. Także tak wyglądają losy mojego filmu tutaj w Polsce. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. To, co Państwo tutaj widzicie z tyłu, to jest okładka książki, która ukazała się 5 kwietnia tego roku. Całkiem świeża rzecz. To jest pełna transkrypcja wszystkich moich spotkań ze wszystkimi ludźmi, których do filmu zaprosiłem.
tak to wygląda, że mniej więcej każdemu z nich w filmie dałem około 5 minut, 4-5 minut, aby mógł jakby zaistnieć, czy ciągnąć tą narrację, którą ja proponowałem, czy zaproponowałem w tym filmie jako pomysł. Natomiast spotkania z tymi ludźmi często trwały ponad godzinę, 2 godziny. I tych materiałów po prostu w filmie siłą rzeczy nie ma, a są to rzeczywiście niesłychane historie, które wykraczają daleko poza tematykę tego filmu. One tak naprawdę stanowią pewnego rodzaju materiał analityczny, myślę, że bardzo cenny z punktu widzenia rozumienia całego tła tej katastrofy, ale tła bardzo szerokiego, tła Europy Środkowo-Wschodniej, gry interesów, rozpadu Związku Radzieckiego, próby jakby jednoczenia Europy, starej Europy ze strukturami rosyjskimi, o tym procesie, który trwa wiele, wiele lat. On jest bardzo ciężki, niemniej jednak trwa. I jakby rzucanie tego tła na sam fakt, kontekst katastrofy smoleńskiej pozwala rozumieć to bardzo szeroko. Muszę powiedzieć, że jeszcze w trakcie pisania tej książki przyszedł mnie i Arturowi Wydmachowskiemu, który jest współautorem książki, taki pomysł do głowy, żeby spróbować zbudować pewnego rodzaju kalendarium aktywności międzynarodowej świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ono też jest tam w tej książce zbudowane. To są lata 2005-2010. I proszę sobie wyobrazić, że te 5 lat to jest tak naprawdę poszukiwanie dróg wyjścia dla całego euroregionu, Europy Środkowo-Wschodniej z sytuacji, która jest zdefiniowana jako groźna z punktu widzenia pewnego odradzającego się w Rosji neoimperializmu. Tylko w latach 2005-2006 prezydent Kaczyński, świętej pamięci prezydent Kaczyński, był ponad 180 międzynarodowych wypraw, z czego 3/4 to były wyprawy do krajów euroregionu, czy od Ukrainy, Gruzji, Prybałtyki, Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Węgry, Słowacja, Czechy i tak dalej, Rumunia, Bułgaria. To była próba za każdym razem i z podtekstem bardzo ważnym tworzenia pewnej niezależności na bazie pewnego rodzaju alternatywnych dróg energetycznych. I to się ujawnia, znaczy w momencie, kiedy nie mamy takiej możliwości, żeby sobie to wszystko obejrzeć, to po prostu o tym nie myślimy, że to mogło tak wyglądać, ale każda z tych wizyt, wręcz bym powiedział, wynikała jedna z drugiej przez te 5 lat. I to nie była sytuacja, która była czystym, chaotycznym jeżdżeniem po świecie i prezentowaniem się w dobrym towarzystwie. To były próby budowania bardzo solidnego komunikatu, z którego wynikało, że Polska zaczyna odgrywać bardzo poważną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej i wie, czego chce. To było bardzo ważne z wielu powodów. Znaczy, z jednej strony stanowiło to bardzo duże zagrożenie dla polityki rosyjskiej, kontrpolityki rosyjskiej, ale z drugiej strony potężny sygnał właśnie dla tych wszystkich krajów regionu, zarówno tych, które były już, czy są członkami Unii Europejskiej i NATO, jak i tych, które jeszcze nimi nie są. Że Polska jest krajem, wokół którego można próbować budować pewnego rodzaju alternatywę podmiotową, taką, która będzie procentowała po prostu stabilizacją i jakimś ugruntowaniem niepodległości. To wyszło w trakcie konstruowania tego kalendarium i jest to rzeczywiście wiedza niesłychana. Polecam Państwu, jeżeli będziecie Państwo chcieli skorzystać z szerszej wiedzy, którą bohaterowie mojego filmu podzielili się ze mną, to zapraszam do kupienia tej książki. Ona jest dzisiaj do dostania. Pewne zbiorowe przypadki, które jednak mimo rzeczywiście tego, czym Moskwa jest i była, to jednak udawało się docierać do prawdy, choć kosztowało to wiele czasu. Przypomnę choćby sprawę mordu Kadyńskiego, która miała nigdy nie wyjść, a wyszła. Być może wyszła tylko dlatego, że przez przypadek jeden drugiemu dał papier do ręki, na którym był podpis Stalina i Berii. To się działo za prezydenta Jelcyna. Oczywiście byłoby dużo naiwnością
myśleć, że uda nam się samodzielnie dojść do prawdy w kwestii katastrofy smoleńskiej. Ale zdarzają się w Rosji przypadki. Zdarzają się w Rosji sytuacje, które się nie kontroluje. I one z reguły przyczyniają się do tego, że wypływają dokumenty, wypływają świadkowie, wypływają różne rzeczy. Trzeba wierzyć z jednej strony w to, że kiedyś pełną prawdę na podstawie dokumentów, świadków będziemy w stanie poznać, ale myślę, że nikt nas nie zwalnia przede wszystkim z obowiązku poszukiwania tej prawdy. To jest jakby oczywiste. Natomiast wydaje się, że na dzisiaj ja bym, i mówię tu absolutnie o swoich odczuciach, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, oczekiwałbym jednego, bardzo poważnego podejścia polskiego państwa do tej kwestii i pewnego rodzaju komunikatu, że bez względu na to, czym ta katastrofa się okaże, my będziemy w stanie w sposób adekwatny na to zareagować. I tylko tyle. Ja takich sygnałów nie mam. Dzisiaj jako obywatel jestem tym zaniepokojony. A bardzo bym tego oczekiwał i bardzo będę tego oczekiwał w najbliższych latach, bez względu na to, kto będzie Polską rządził. Interesuje mnie dojście do prawdy i to, żeby bardzo jasno zadeklarować, że my w sposób adekwatny będziemy w stanie odpowiedzieć na każdą ewentualność, która będzie wynikała z wiedzy na temat tej katastrofy. Czy pytanie jest trochę retoryczne. Ja oczywiście nie wierzę w to, że